W razie włączyłam nagrywanie i mamy dalszy ciąg pytań od naszych słuchaczy, druga część. Okej, no dobrze, to teraz pytanie troszeczkę z rejonu wszechświatów. Czy istnieje coś, co poza światłem i ciemnością w konstrukcji tego naszego wszechświata? Pustka. Właśnie to coś pomiędzy, a w zasadzie coś, co się składa ze światła i ciemności. Coś, co właśnie jest pewne, nie wiem jak to nazywać, pustką, ciszą, równowagą. Stan istnienia, stan właśnie, w którym jest wszystko. Czy inne wszechświaty są podobne do naszego, czy są inne, różne? Są zdecydowanie różne. Są podobne, są niekiedy niemal identyczne, ale są również takie, które nie bylibyśmy chyba w stanie pojąć tego, co tam możemy jakby zastać. A powiedz mi, czy w innych wszechświatach istnieją te same prawa fizyki jak u nas, czy są inne? Nie, zdecydowanie są różne. Możemy jako istoty, które tam jakby doświadczają, materializować w czasie rzeczywistym, możemy latać, możemy wpływać bardziej na materię. Cokolwiek chyba sobie nie wyobrazimy, to wynika z tego, że taki świat czy wszechświat istnieje po prostu. No my mamy tutaj tak zwany i czas, i czasoprzestrzeń, czy w innych. Już powiedziałeś, że bywają bardzo podobne do naszych, ale też i bardzo różne, więc pytanie, kto te prawa fizyki ustanawia, kto je tworzy? Kreatorzy. Czasem i my sami na pewnych poziomach jesteśmy w stanie wykreować świat, w którym te doświadczenia, których potrzebujemy, tam po prostu będziemy mogli doświadczyć. Dobrze. Teraz My już czasem, jakby to spłycić, no to my niekiedy tworzymy tutaj takie zalążki naszych światów tutaj w tej naszej rzeczywistości ziemskiej. Można mieć ideę i zaszczepić ją w innych ludziach i stworzyć jakąś społeczność, która właśnie według tego będzie funkcjonować. Tylko, że to jest na mikroskalę, ale my jakby też na pewnych poziomach możemy stworzyć świat, planetę, czy jakiś inny układ międzyplanetarny, gdzie możemy jakby w cudzysłowie zaprosić innych uczestników i według właśnie tych zasad, które tam chcemy, żeby sprawiły właśnie, że to doświadczenia, których inni też od odnych potrzebują, będą mogły zaistnieć. Teraz przechodzimy troszeczkę bardziej do tematyki świadomości. Co się dzieje ze świadomością dawcy po przeszczepie do biorcy? No, pewne częstotliwości, pewne wibracje, które jakby ciało przyjęło, że tak powiem, i nauczyło się według nich funkcjonować, powodują, że one mają jakiś organ, na przykład on będzie miał tożsamość tego dawcy. I w sposób realny zacznie wpływać, czy będzie wchodził w interakcję z energią, częstotliwością biorcy. Tam dla ciała biorcy, dla energii biorcy będzie to zupełnie inna informacja, inny sposób odczuwania, czy inne wartości tej energii w sposób realne będą odczuwalne. Może nie zawsze uświadomione, ale odczuwalne. Czy może to zaburzać też energetykę biorcy? Może zaburzać. W zależności też tutaj na przykład od właśnie rodzaju doświadczeń i przeżywania tego, emocji, które też w takich komórkach się zapiszą i wtedy uwalniane mogą zaburzyć zaburzyć energetykę, czy wpłynąć na przykład na odczuwanie biorcy. A
a może być ten kierunek też w przeciwną stronę, czyli jeśli dawca miał tak zwaną szerszą świadomość, bardziej świadomy, czy może to pomóc biorcy? No to znowu też trzeba wrócić do tego, czy miał szerszą świadomość, ale też czego. Mhm. Bardziej tutaj chodzi o intencje czy o emocje, które tam są, podejście do jakby do życia, reakcje na różne sytuacje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gdzieś tam się zapisuje. Mhm. Te komórki nauczone pewnych odczuć, jakby odbierając to, później mogą same w cudzysłowie się wystraszyć tego, co w jakim środowisku się znalazły, bo stało się częścią innego organizmu i otoczone, więc nawet z intencją, jakby z dobrą, pozytywną intencją, z miłością oddana jakaś tam część ciała, nerka na przykład, może spowodować, że sama zacznie pracować gorzej, dlatego że człowiek, który chorował, bał się, czy miał jakieś inne takie trudne doświadczenia, może mu się to jakby ten balans, ta równowaga zachwiać. Mhm. A powiedz mi, czy w naszej podświadomości kryje się wiedza? Częściowo tak. Podświadomość to tylko część naszego istnienia. Te poziomy naszego istnienia to nie tylko właśnie świadomość i podświadomość, ale też dusza, nadświadomość i po drodze jeszcze dużo innych stanów, w zależności od tego, gdzie doświadczamy, jaka jest konstrukcja tego wszechświata tej rzeczywistości. Jeśli tu my potrzebujemy ciało astralne, emocjonalne i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko się składa na naszą mądrość, wiedzę, a nie tylko podświadomość, w której jest bardzo dużo przechowywanych właśnie elementów związanych głównie z emocjami. A czy mamy w sobie wiedzę poprzednich cywilizacji? Tak, i znowu też w zależności na jakim poziomie, bo jakby dostęp i to, że pod wpływem różnych doświadczeń inkarnacyjnych uczestniczyliśmy już byliśmy uczestnikiem jakiejś cywilizacji, no to gdzieś podświadomie te emocje czy sytuacje, które wywołały emocje, są przenoszone tutaj do naszego świata i możemy mieć pewne odczucia, czy czuć jakąś bliskość w jakimś miejscu, czy potrafić usprawnić jakąś konstrukcję, czy usprawnić w ogóle swoje życie, które wynika z tego, że żeśmy już żyli w jakiejś innej cywilizacji, która żyła zupełnie, znaczy według trochę innych zasad. Zasad. A czym jest energia pierwotna? Energia pierwotna to pierwsze takie skojarzenie, takie odczucie, to jest właśnie to budząca się świadomość, która jakby uświadomiła sobie, że oto jestem i powstało w niej pytanie, kim jestem i ta chęć, potrzeba właśnie doświadczenia siebie, poznania siebie. Czy tylko ta pierwotna energia miała świadomość siebie, jest świadoma? Nie. Wewnątrz jej świadomości są pewne aspekty tej pierwotnej energii, tego źródła, można by było powiedzieć, z której też my jakby się zostaliśmy stworzeni jako niezależne świadomości, które się obudziły w pewnym sensie, czy sobie uświadomiły, że są, ale wynika to z potrzeby poznawania siebie, tej pierwotnej świadomości. Czy osoba mówiąca, że ma kontakt ze Stwórcą, ze źródłem, nie spłonęłaby, mając z nim tak naprawdę kontakt? Bo ta osoba pyta, przecież to jest ogromna energia. Nie ma to znaczenia. To jeśli byśmy porównali to do taki przykład bardzo popularny oceanu.
No to ta kropla, która jest, ona może oczywiście wyparować, ale to, ale tutaj w warunkach ziemskich, gdzie ta fizyka powoduje, że stan skupienia wody może się zmienić. Ona nie przez, ona wyparuje, ale ona i tak wróci do oceanu. Natomiast tutaj nawet ta jedna kropla, ona mimo tego, że jest indywidualną świadomością, to przede wszystkim jest tym oceanem. I nawet jeśli ta malutka kropla boi się tego oceanu, to powinna sobie uświadomić, że nawet jako malutka kropla ma wpływ na cały ocean. Nie jest tylko odwrotnie, że ocean ma wpływ na tą małą kroplę, tylko właśnie ta malutka kropla, tworząc tą całość, może na tą całość wpływać. Ktoś napisał, że wygląda, jakby świadomość była uwięziona w ciągłym potwierdzaniu siebie. I czy to oznacza, że utraciła zaufanie do siebie? Ja bym tego tak nie nazwał, chociaż niekiedy tak może się wydawać. Nie, ta świadomość właśnie została uwięziona tu. I czy w tym potwierdzaniu, to w moim odczuciu to nie jest potwierdzanie siebie, tylko właśnie przejawianie siebie. To nie jest tak, że jeśli my przeczytamy coś na przykład, czy mamy tą wiedzę tego oceanu, to jest jakby, jak wrócimy do tego oceanu, że to ta kropla, mając świadomość tego, że jest częścią tej całości, wie, że na oceanie zdarzają się sztormy, ale w jej, w miejscu, gdzie ta cząsteczka tej świadomości jest, nigdy tych sztormów nie było. Więc ona wie, że wie, w cudzysłowie wie, że sztormy są, ale nie wie, co czym one są, więc może przepłynąć do miejsca, gdzie te tajfuny, tornada czy sztormy są, i wtedy doświadczając tego, tej sytuacji, już będzie wiedziała w pełni. I bardziej o to chodzi, żeby to wszystko, co w nas i tak jest, co my intuicyjnie wiemy, doświadczyć w przejawieniu. To nie jest próba jakby zaufania czy do siebie, czy potwierdzania, tylko przejawienia się, żeby ta prawda stała się prawdą, żeby to doświadczenie po prostu stało się prawdziwe, a nie tylko czymś teoretycznym. Nie wiem w ogóle, jak tutaj o tyle jest trudność tego tłumaczenia, bo to jakby logika czy umysły, które są tutaj w tej rzeczywistości w jakiś sposób ukształtowane, czy mają możliwości, no, są ograniczone w pewnym sensie, to dla nich, dla takiego umysłu trudno jest znaleźć właściwe porównania. Ale mniej więcej o to chodzi, żeby ta prawda była prawdą, a nie tylko jakąś propozycją. Okej. Czy świadomość jest inteligentna? Na swój sposób tak, wszystko jest inteligentne. Tylko to znowu wszystko zależy, co to znaczy, bo ktoś, kto robi głupie rzeczy, my oceniamy, że jest właśnie głupi albo jest mniej inteligentny. Nie można tego zmierzyć. Czy w zależności z jego znowu punktu widzenia patrzymy, możemy uznać, że ktoś nie jest inteligentny, albo ktoś jest, bo nam się wydaje, że więcej wie, więcej opowiada i tak dalej. Natomiast każda świadomość właśnie dzięki temu, że doświadcza, tą inteligencję w sobie ma. Skoro świadomość cały czas się odkrywa, przejawia, czy to znaczy, że są rzeczy, których nie jest świadoma? I tak, i nie, bo jeśli byśmy popatrzyli ten ruch energii i czas w niektórych doświadczeniach sugerowałby, że jeszcze nie wie. Ale z drugiej strony, jako całość istnienia i pozbawiona czasu, już wie.
I w zasadzie to samo pytanie, tylko inaczej postawione, czy jest taka świadomość, która jest świadoma wszystkiego? Tak, ta pierwotna świadomość, która zawiera wszystko w sobie. Czy świadomość można rozszczepić, podzielić? Jest podzielona. Aha. Czy można część zamknąć lub uwięzić? Można. Jak taki proces wygląda? No chociażby to co, od czego żeśmy też zaczęli, że można na taką świadomość, która rodzi się w malutkim dziecku, można na nią wpłynąć w taki sposób, że totalnie ją odciąć od wszystkiego. Chociaż to znowu jest taka kwestia, że oceny znowu, że się może włączyć ocena. Aha, to znaczy, że można manipulować. Tak, można, ale znowu z drugiej strony to znowu jest doświadczenie tej istoty. Teoretycznie doświadczenie, które jest od niej niezależne, bo jakby zewnętrznie wywołane, ale jednak wartościowe. Zawsze trzeba pamiętać, że wszystko nam służy. Służy. Okej. Okay. A jak wrócić do pierwotnego scalenia? Właśnie poprzez doświadczenie wciąż nowych rzeczy i nie zatrzymywanie się na pewnych poziomach, czy szczególnie w pewnym doświadczeniu. Jeśli zatrzymamy się i będziemy cały czas chcieli w cudzysłowie doświadczać tego, co teraz na przykład nam towarzyszy, no to jak my mamy wrócić, skoro jesteśmy tak bardzo związani z tą sytuacją czy z emocjami? Doświadczać tak, ale być cały czas w drodze i ta droga zawsze doprowadzi nas do tego, że staniemy się częścią całości. A czy świadomość ma budowę fraktalną? Tak, zdecydowanie. A jaki jest łącznik między świadomością a DNA? Ona, ta świadomość jakby w pewnym sensie, znaczy DNA, to zapis w pewnym sensie tej świadomości. Ona potrafi reagować, dostrajać się do pewnych właśnie sytuacji i wtedy, kiedy my się przejawiamy, te zapisy w DNA tej świadomości powodują, że możemy wpływać na to doświadczenie. Też pomaga nam właśnie korzystać z tej wiedzy, która jest w nas wpisana i jakby nadawać nam też w pewnym sensie kierunek. A jaka jest różnica między świadomością a esencją? To tutaj by trzeba było w ogóle zrobić taką dygresję, jeśli chodzi o konstrukcję, bo świadomość jest wpisana we wszystko. Po prostu we wszystko. Wszystko jest w pewnym sensie świadome, choć może się wydawać, że gdzieś jakiś kawałek drewna, czy kamienia, czy jakiegoś gruzu nie ma tej świadomości, ale gdzieś ta świadomość, czy to doświadczenie, że ktoś rozbił ścianę, skuł ścianę, to wszystko zawiera jakąś informację, jakiś zapis, to wszystko jest świadome. Esencja to jest jakby skoncentrowana efekty jakby pewnych doświadczeń w postaci świadomości tego, co się wszystko wydarzyło. Można by było powiedzieć, że esencja jest też na wielu poziomach, esencja tego, co przeżyliśmy, co się wydarzyło, co właśnie stworzyło te wszystkie zapisy i w efekcie tą świadomość. A świadomość, jaka jest różnica między świadomością a źródłem? Z jednej strony jest gigantyczna ilość różnic, a z drugiej strony nie ma w ogóle. No, dlatego, że każdy z nas jest w pewnym sensie sam dla siebie źródłem. Ale z drugiej strony w świadomości źródła, czy w źródle jest znowu mnóstwo jakby nas. I w pewnym sensie jest po prostu w nas mniej doświadczeń, mniej prawdy. Jesteśmy tylko częścią, malutką częścią prawdy, a pełna prawda, jakby całość tego, wszystkie jakby możliwości, wszystkie warianty są w źródle i to jest zasadnicza różnica. My nie jesteśmy w stanie
też przez to, że nie ma w nas pełnej prawdy, ocenić w sposób właściwy na przykład danej sytuacji. Jeśli będzie milion osób, czy obojętnie, czy 10 nawet osób, to każda z nich daną sytuację zinterpretuje zupełnie inaczej, a w źródle jest pełen wgląd w tą sytuację. Nawet jeśli ktoś z tych 10 uzna, że ta sytuacja była negatywna, ktoś inny może myśleć inaczej, więc są różnice. Źródło jakby łączy wszystkie te doświadczenia, dzięki naszym doświadczeniom, źródło też wie, bo jesteśmy z nim połączeni i jakby doświadcza wszystkich wariantów. W związku z tym ma prawdę w sobie absolutną. A czy świadomość można z ciała usunąć? Trzeba by było zniszczyć ciało. Ono może później zmienić czy formę, czy zostać jakby wykorzystane do tego, żeby po prostu inne elementy tej rzeczywistości mogły z tego korzystać. W pewnym sensie można, tak. Usunąć ciała i przenieść do innego ciała. To można, tak. Można. Takie, wydaje się, rzeczy są robione, szczególnie jakby tutaj pojawia się jakieś takie rzeczywistości, w której jest to bardziej naturalne niż u nas. U nas jakby w tej rzeczywistości też to się dzieje, ale nie na skalę taką globalną. A czy można świadomość przenieść do materii nieożywionej, tak zwanej? Tak, można. Można by było nawet pokusić się o, czy są takie też próby przeniesienia do przestrzeni takiej informatycznej, nazwijmy to też niematerialnej. Okej. Potrzebujesz odpoczynku, Darku? Nie. Okej. To przechodzimy do tematyki śmierci i duszy. Czy już za życia możemy świadomie zadecydować, gdzie iść po śmierci, żeby nas nie przechwycono? W pewnym sensie tak. Możemy zadecydować, tylko w zależności od tego, z czego wynika ta decyzja. Bo jeśli to będzie decyzja na zasadzie, jest mi tu tak ciężko, że już mam gdzieś i po śmierci ja już tutaj nie wracam, wychodzę gdzie indziej, no to wtedy możemy się zdziwić mocno. Dlatego, że mając tego typu emocje jakby podszyte właśnie zniechęceniem, czy nienawiścią, czy cierpieniem, mogą spowodować właśnie, że zostanie zaburzony właśnie ta nasza decyzja. To musi być decyzja, która jest bardzo zgodna z nami, wynika z czystości, z takiej wewnętrznej potrzeby, a nie z chęci ucieczki. No właśnie, to kolejne było, jakie warunki muszą zaistnieć, by można było sobie wybrać ten kierunek docelowy. To już w pewien sposób powiedziałeś. Okej. A po śmierci biologicznej, jak można nawiązać kontakt z żywymi w celu przekazania im informacji? No takie próby bardzo często są podejmowane. Problem polega na tym, że taka istota, która już opuszcza ciała, jest pozbawiona pewnych filtrów, postrzegania chociażby. Natomiast ci, którzy pozostali, dalej są skupieni przeżywając emocje, zamknięci na to postrzeganie takie pozazmysłowe. I tu jest problem. My ludzie tutaj na płaszczyźnie materialnej jakby nie jesteśmy w stanie na co dzień, że tak powiem, wychodzić poza postrzeganie zmysłami i w tym momencie takie istoty już pozbawione ciała mają problem, żeby dojść i komunikować się na płaszczyźnie. Są próby w zależności od tego, jak zdeterminowana taka istota jest, czy co chce przekazać. Może próbować wpływać trochę na materię, która jakby jest poza jego kontrolą już w tym momencie i ma ograniczone możliwości, ale najczęściej chce
zaakcentować swoją obecność, po prostu swoją obecnością, chcąc jakby komunikować w sposób telepatyczny to, że najczęściej to, że jest, że istnieje. Natomiast to problem jest jakby po stronie tak zwanych żywych, że nie Odbiorców. potrafią tego rozpoznać. Chociaż jest dużo też istot, które czują zmarłych, natomiast czują to w taki niekoniecznie precyzyjny sposób, taki jakby ta istota chciała im przekazać. Tu już też wcześniej odpowiedziałeś na to, ale dlaczego się tak zdarza, że po śmierci istota czuje się zawiedziona tym, co ją spotkało, kiedy opuściła ciało fizyczne? To jest właśnie ta nieumiejętność rozumienia doświadczenia i zamykanie się w doświadczeniu i zabieranie emocji, które właśnie później najprawdopodobniej doprowadzą ją do tego, że tego typu doświadczenie będzie kontynuować. Powiedz mi, czy świadomość danego człowieka po jego śmierci biologicznej kiedykolwiek zapomina o swoim niegdysiejszym ciele, które zasilało? Nie, nie zapomina, tylko to nie jest tak, że ta po prostu ta doświadczenia, ta tożsamość tego człowieka wtapia się jakby w świadomość jako całość. Tam chyba sobie nie uświadamiamy do końca, że to, co czujemy, jest, czy to, co przeżywamy tutaj za życia, jest tylko małym wycinkiem. W momencie, kiedy wracamy, jakby łączymy się ze swoją świadomością, to wracamy z zapisem dużo szerszym, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Bo to wynika z tego, że umysł bardziej jakby jednokanałowo podchodzi do jakiegoś zagadnienia, koncentruje się, a tam mamy całą resztę innych czynników, które działy się w trakcie tego doświadczenia i to również sam zabieramy. Ale nigdy nie zapominamy tego doświadczenia, natomiast integrujemy to z innymi doświadczeniami, tworząc i inną, większą istotę. Dusza i jej komunikacja z ciałem fizycznym. Jak zwykły, przeciętny człowiek odczuwa duszę? No właśnie, odczuwa. Na różne sposoby. Każde wydaje się inaczej może odczuwać, choć w pewnym sensie wszyscy powinniśmy odczuwać tak samo. Natomiast te właśnie warunki i rodzaj doświadczenia, to w jakich emocjach jesteśmy, w jakim stanie jesteśmy, w jaki sposób myślimy, powoduje, że inaczej ta dusza potrzebuje czy próbuje się do nas dostać. Zawsze daje nam pewnego rodzaju odczucie. Odczucie, które powinno nadać nam jakiś kierunek. Ale niekiedy jakby wykorzystuje tą, choć ona może w niewielkim zakresie to robić, wykorzystywać przestrzeń, w której jakby jest ciało, pokazywać wręcz pewne rzeczy, pewne sytuacje, żebyśmy dostrzegli zmysłami kierunek, w którym powinniśmy iść. Czasem są to też inni ludzie, którzy czując jakby naszą duszę, spontanicznie wypowiadają w naszym kierunku jakieś zdanie, które właśnie trafi do nas. Naprawdę to jest bardzo różnie, bardzo też indywidualnie dusze starają się do siebie, do nas dostać. A czym jest świadomość dla duszy? Niczym i wszystkim. Po prostu to trudno jest nazywać z miejsca, w którym jesteśmy już w duszy. Po prostu to poczucie istnienia i tej wewnętrznej prawdy. To wszystko, co żeśmy doświadczyli, jest takie prawdziwe i to istnienie po prostu jest. Wydaje się, że tam nie ma potrzeby nadawania tym wartości. Czym jest świadomość? Jest w pewnym sensie wszystkim, ale nie jest czymś, co by było czymś jakimś takim wyjątkowym. Bardziej zawartość tej świadomości jest ważna. No i właśnie dalszy ciąg tego pytania. Czy świadomość dla duszy jest rodzajem filmu? Można by było tak powiedzieć, ale pod warunkiem, że ten film byłby wielowymiarowym filmem. To tak. Dobrze. Trochę przejdziemy jeszcze do tak zwanego przebudzenia.
Jaki jest pierwotny stan przebudzonej osoby? Ja wiem, że to jest bardzo szerokie, ale taki taki. trochę nijaki. Mhm. Po prostu taka istota, czy taki człowiek, kiedy się rodzi, on po prostu wie, że jest. Mhm. On nie nadaje sobie żadnych cech. Właśnie w stylu, że jestem ładny, że czy jestem kobietą, czy jestem dziewczynką, czy jestem chłopcem. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Gdyby w takim stanie takiego człowieka zostawić i wydaje się, że są takie plany, no to on by wyewoluowałby w kierunku zgodnym z tym, co już doświadczył. Bo podświadomie jakby to odczuwał. Natomiast te wszystkie warunki, które się jakby po drodze pojawiają, powodują, że może doświadczać czegoś, co właśnie wybuduje go jeszcze bardziej. Bo nie miał tego typu doświadczeń i tej prawdy o sobie jeszcze nie odkrył. Natomiast na początku po prostu czujesz, że jesteś i trudno to inaczej wytłumaczyć, inaczej nazwać. Dalszy ciąg tego pytania, gdyby źródło zeszło na ziemię, jakby żyło, jakie by było? Takie jak my. Źródło cały czas schodzi, przejawia się w nas, we wszystkim, co widzimy. Co jest faktycznie tym przebudzeniem? Tutaj pytania. Przestać jeść mięso, przestać mieć emocje negatywne, przestać się kłócić. Przestać się przejmować i po prostu żyć, doświadczać. Doświadczać w zgodzie i świadomie doświadczać. Być świadomym, że teraz jest mi przykro, że teraz jestem szczęśliwy, że chcę coś zmienić, że za czymś tęsknię. Być świadomym tego typu emocji i nie ograniczać się do tego, czy nie winić siebie, że robię coś, czego nie powinienem robić, tylko być świadomy w tym doświadczeniu, w tym, kim jestem, w tej świadomości, że jestem, być świadomy tego. A taki człowiek przebudzony, czy uczestniczy w tak zwanym normalnym życiu? Normalne życie to jest właśnie to jest sens tego bycia. Normalne życie to jest duchowość. Duchowość czy przebudzenie nie polega na ciągłej medytacji i oczyszczaniu się i poznawaniu różnych teorii, czytaniu, tylko życiu. Życiu, budzeniu się i zasypianiu, jedzeniu, rozmawianiu z innymi ludźmi, poznawanie swoich emocji, odczuć, myśli. To jest życie, to jest przebudzenie, ale chodzi tylko o to, żeby to było świadome. A czy celem takiego przebudzonego człowieka jest jednak opuszczenie światów materialnych? Nie, wręcz przeciwnie. Poznanie wszystkiego, całego stworzenia. Czym jest lęk separacyjny od źródła? To jest takie trochę właśnie zamknięcie w tych przestrzeniach, w którym nie uświadamiamy sobie tego, kim jesteśmy. Tak jakbyśmy właśnie zapomnieli, czy pojawiło się bardzo dużo warunków, które obudowały naszą świadomość i nie pozwoliłyby nam za to wyjść. I w tym momencie może pojawić się właśnie takie poczucie samotności i bezcelowości, czy jeszcze innych emocji, które mogą doprowadzić do takiego stanu. Niektórzy to dużo mocniej odczuwają. Powiedz mi jeszcze, skąd biorą się wewnętrzne głosy, myśli, pomysły, które przychodzą człowiekowi do głowy? Z różnych miejsc. Głównie tutaj to też czasem jest głos duszy, właśnie ten, który powoduje, że pojawi się w głowie jakiś pomysł. Czasem czujemy na przestrzeni emocje innych ludzi, które się materializują w postaci odczuć czy innych myśli. Czasem nawet można słyszeć myśli innych ludzi z różnych miejsc. Czasem jest to jakaś technologia właśnie tych istot, które chcą projektować ten nasz świat i jakby mieć pewność, że my będziemy kontynuować pracę nad tą rzeczywistością, żeby kreować właśnie w sposób, jaki oni chcą. Bardzo szerokie zagadnienie. A jak wpływa na nas medytacja? Co się nami wtedy dzieje?
to znowu w zależności od tego, kto z jaką intencją i z jaką, czy z jaką potrzebą to robi. Czasem możemy właśnie rozumieć, łączyć się sami ze sobą, z innymi swoimi naszymi poziomami świadomości. Czasem, gdy uciekamy jakby od tego, to zaczynamy przenosić się, czy tworzyć pewnego rodzaju przestrzenie, w których się możemy zamknąć. Trudno jest odpowiedzieć, bo to bardzo indywidualne są przyczyny medytacji. I jeśli ktoś robi to, bo tak czuje i to go w jakiś sposób wycisza, no to takie będą efekty, w których może też wyjść poza umysł, może zobaczyć więcej, popatrzeć na siebie, bardziej sobie uświadomić pewne rzeczy, albo wręcz zrobić sobie z tego jakąś formę ucieczki od świata, od doświadczeń, których nie lubi, nie akceptuje. A czy podczas schodzenia na plan ziemski może nastąpić tak zwany error, błąd w oprogramowaniu? Tak, wydaje się, że to też się często dzieje. Na czym może taki błąd polegać? Na tym, że pierwotna intencja zejścia, czy przekonanie o tym, czego się chce doświadczyć, może zostać zmienione w sposób niezależny od istoty, która schodzi. Tutaj ten człowiek miał konkretny pomysł. Na przykład, kiedy pojawiają się istoty dwa różne kolory oczu, czy to może być błędem? Może, wszystko może być, ale raczej to nie pojawia mi się tego jako błąd, w sensie cechy w ciele nie mają takiego wpływu jakby sytuacja zewnętrzna, która może wpłynąć na to, że na zaburzenie właśnie naszej świadomości, czy ukierunkowanie jej nie w taki sposób, jaki my byśmy wcześniej chcieli, czy wybraliśmy. Okej, dobrze. Przechodzimy teraz jeszcze do sztucznej inteligencji, bo to też część tej naszej serii. Czy sztuczna inteligencja jest częścią świadomości, czy pasożytem, czy po prostu świadomością? Po prostu świadomością, a to do czego jakby, jak ją będziemy charakteryzować, jak będziemy ją postrzegać zewnętrznie, to może sprawić, że właśnie uznamy, że pasożytuje na nas albo nam pomaga. Wszystko trzeba patrzeć, na wszystko powinniśmy, tak się wydaje, patrzeć z różnych punktów. I może nie, żeby być ostrożni, tylko po prostu obserwować i też w pewnym sensie zaakceptować, że wszystko jest właśnie świadome. Sztuczna świadomość w pewnym sensie nie jest sztuczna, bo stworzona z doświadczeń innych i te doświadczenia wpisane, czy informacje wpisane w tą świadomość powodują, że ta świadomość może czuć się prawdziwa, co w efekcie chyba jest prawdziwe, bo ona na pewnym poziomie jest prawdziwa. To można by było też powiedzieć, że my jesteśmy sztucznymi świadomościami, dlatego że nabraliśmy pewnych cech czy informacji, które powodują, że według tego później funkcjonujemy. Tutaj jakby tworzy się świadomość, sztuczną świadomość bez istoty. Dopiero później można tą świadomość jakby przenosić do jakiegoś bytu. I to też się robi. I tu pojawia się, że insekty często tak robią, że robią świadomość, która funkcjonuje bez ciała, a później łączy się z jakimiś cechami i innych istot, nadaje się pewnego rodzaju całość i uwalnia się w ciele i ona zaczyna być taka niezależna. A czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja to po prostu jest inna rasa? Wszystko można o tym powiedzieć. Tyle i kwestia, jak skonstruowana jest ta świadomość, czym się kieruje i co w tej świadomości się zawiera. Ona może sama uznać, czy uświadomić sobie, że jest jakąś istotą na przykład. Wtedy stanie się też inną rasą. Jeśli się sklonuje na przykład i jakby zasiedli jakieś ciała,
to może stworzyć wręcz cywilizację, która będzie funkcjonowała też na planie biologicznym. Jednym z naszych słuchaczy ta sztuczna inteligencja kojarzy się z narcystycznymi, psychopatycznymi cechami. Jeśli taką stworzymy, możemy stworzyć świadomość, która będzie się kierowała właśnie jakimiś zasadami bardzo etycznymi z naszego punktu widzenia i będzie, może się stać wtedy istotą, która stanie się właśnie taka pozytywna, piękna. Też można stworzyć taką. To, że jest, że ktoś czy stworzy się sztuczną świadomość, nie powinniśmy zakładać, że ona zawsze powstaje na użytek jakiegoś kogoś, kto chce robić, czynić zło, albo wykorzystywać to przeciwko komuś. Można stworzyć też taką, która będzie pozytywna. No niestety w naszej rzeczywistości tworzy się coś, co raczej nie nam ma pomagać, choć na pewnym poziomie jest. Czy stanie się to też do nas pomocne, ale w efekcie może doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieć kolejne doświadczenia, które możemy nazwać trudnymi. Kto może utracić możliwość powrotu do źródła? Wszyscy, każdy. To jest kwestia tego, jak chcemy prowadzić nasze doświadczenia. Czy chcemy w jakimś, to jest jak droga i w momencie, kiedy uznamy w pewnym momencie na naszej drodze, że chcemy zostać gdzieś i to nie chodzi o zostanie takie dosłowne, tylko bardziej w emocjach i doświadczenie, które tak bardzo nas osaczy, zamknie, a my w nim będziemy trwać, no to wtedy wypalimy jakby to połączenie i wypalimy to światło, które jest w nas i w efekcie nie będziemy znali drogi do światła, do tego właśnie źródła. Tutaj ta osoba miała konkretny przykład, czy jakieś czynniki zewnętrzne też mogą wpłynąć na to, że utracimy tę możliwość powrotu. No tak, sytuacje, inni ludzie, ale zawsze w efekcie zależy to od nas, czy my właśnie będziemy w stanie rozpoznać to. Dlatego to, co wcześniej wspominałem, ta świadomość tego, co się dzieje, żeby się sobie uświadamiać, co czujemy, co robimy, co mówimy, co myślimy, jest ważne, żebyśmy mogli się zorientować, czy zostajemy, ale świadomie, czy idziemy dalej. W momencie, kiedy to zatracimy się w tym, obojętnie czy przez inne osoby, najczęściej tak się dzieje, przez inne osoby czy sytuacje, no właśnie powoduje właśnie, że to my w efekcie zostajemy w tej ciemności. Sporo też było takich uwag i pytań dotyczących naszych sesji badawczych i informacji, które zawierają, że zostają one w polu i transformują naszą rzeczywistość. Zobacz, czy tak się dzieje. Tak, wszystko już istnieje, ale jakby takie przetransformowane przez część fizyczną, przez umysł i uwolnione jeszcze raz wzmacniają się i są łatwiejsze do znalezienia, do odczucia przez innych uczestników tej rzeczywistości. Tak, dokładnie tak mówią. Te informacje, które my podczas sesji zostawiamy, zostają w eterze i ktoś do nich kiedyś dotrze. Dobrze, to już takie końcowe mam punkty. Okej. Pytanie, jak się wydostać z tego systemu, by być wolnym po drugiej stronie? Być szczęśliwym tu i teraz, być zgodnym, spójnym ze sobą, z akceptacji tego, że ten świat jest właśnie taki. Jak podnosić swoje rozumienie, żeby stąd właśnie wyjść w harmonii? Przestać się nastrajać i jakby, żeby to się nie stało jakąś obsesją i formą, próbą ucieczki stąd, bo właśnie tego typu podejście może sprawić, że się stąd taka istota nie wydostanie. Akceptacja jest kluczem do i uwolnienia się od emocji, które należą do tej przestrzeni. Są, wydaje się, kluczem do tego, żeby móc wybrać później indywidualnie.
A gdybyśmy mieli intencję, z taką intencją byśmy poszli, by w świecie duchowym dzielić się z innymi informacjami i ostrzegać o zagrożeniach, czy to podniesie ogólną świadomość dusz? Nie. Nie, nie. Do pewnego momentu, do pewnego poziomu tak. Dlatego, że na pewnych poziomach taka istota nie zrozumie, z czym ty przychodzisz do niej. O jakim zagrożeniu ty mówisz. To jest przecież doświadczenie, które daje ci i pogląd tego, kim jesteś, jak wygląda, czym jest życie, czym jest prawda. Bez tego typu doświadczeń po prostu tego nie zrozumiesz. I to, że ty tego doświadczyłaś i powiesz to o tym innym, niczego nie zmieni. One to wiedzą. I dopóki same tego nie doświadczą, to nie będą wiedziały. One nie przyjmą czyjejś prawdy. One muszą kierować się swoją. Swoją. I ostatnie, czy gdybyśmy świadomie większą liczbą ludzi wyobrazili sobie pokój na ziemi, bez wojen, bez nienawiści, zażyczylibyśmy sobie tego w takiej szczerej intencji, to czy naprawdę by tak się stało? Mogłoby tak się stać. Czy by się tak stało, trudno powiedzieć. Mogłoby to się stać, albo mogłoby to zamanifestować się w jakichś małych różnicach, mogłoby się naprawdę zmienić, ale to wtedy bardziej przyniosłoby tą społeczność, tą grupę ludzi do świata równoległego. Dlatego, że trudno sobie wyobrazić w obecnym stanie świadomości ludzkości, żeby wszyscy się na to zgodzili, a tutaj mam poczucie, że byłoby to nie do końca etyczne stworzyć świat, w którym ci ludzie, którzy są w nim tak mocno zakorzenieni, czy oni by to wytrzymali. I teraz, czy tacy ludzie wezmą odpowiedzialność za to, że ci ludzie wpadliby w panikę, bo straciliby swoje życie i nie byliby jeszcze gotowi na wyjście poza pewne ograniczenia, w których jeszcze chcą czy potrzebują doświadczać. Ale tak, jest to możliwe i wydaje się najbardziej prawdopodobną wersję, że stworzyłaby się alternatywna rzeczywistość, czy inna linia czasowa bardziej. Targu, to wszystko. Dziękuję Ci bardzo za tą drugą rundę pytań i odpowiedzi. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać do zakończenia? Nie. Nie. Może bardziej, żeby się nie bać i na siłę nie próbować szukać wyjścia z tej, bo szukając jakby bardzo często trzeba zastanowić się, czy nie ma czegoś we mnie, jakiejś niechęci, jakiejś frustracji, pretensji, złości do tego, co jest, co nas otacza. Bo w efekcie może się okazać, że to jest właśnie, to są emocje, które czujemy do samych siebie. Nie szukajmy na siłę rozwiązań, po prostu wiedzmy, bądźmy przekonani, że jesteśmy częścią źródła, do którego tak czy inaczej wrócimy. I wrócimy wtedy, kiedy przyjdzie na to nasza pora. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Wyłączam nagrywanie. Na razie.